Cześć ludziska, dzień dobry, no Jano z tej strony, witam was gorąco i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii w Bannerlordzie na modyfikacji Anno Domini. Zaczynamy dokładnie w miejscu, gdzie skończyliśmy wioski, dalej plądrować się nie planuję. Przekazuję, to jest już odcinek, tak zauważyłem, że 16, więc wow, już kurde. No taka ilość sympatyczna, ale fajnie, bo wreszcie się zaczyna taka poważna gra, gdy będą duże bitwy, no właśnie. Wiecie co mnie ciekawi bardzo? Jak w tych modach nadchodzących, typu In the Name of Jerusalem, Shokuho, Kingdoms of Arda będzie wyglądało właśnie tempo rozgrywki, czy troszkę, no nie wiem, ten balans będzie lepszy. O, w ogóle zobacz, jaki limit podskoczy, bo chyba mój klan awansował na poziom 5, zgadza się, no to mega ciekawa sprawa. Myślę, że na pewno tam jednak ten early game będzie dużo lepiej rozplanowany. To co? Zdobycze, sprzedajemy, zobaczcie, i 44 kapcie. Dobra, kurde, bierz sobie resztę, już niech ci będzie. Ty zarobisz chociaż tyle, ja już jestem i tak wystarczająco bogaty. I mamy coś takiego. Prawdopodobnie chciałbym z facetami mieć lepsze relacje, bo jednak to faceci dowodzą tutaj państwowym, więc warto z nimi się dogadać. No i najczęściej przewodzą klanami. Tu jest jedna z tych armii, mam w ogóle 300 influenza, no to mógłbym te 300 influenza sobie wydać na jakąś fajną armię. Pytanie, czy mnie na coś sensownego stać? Stać i to nawet na bardzo sensownego. Dobra, ciebie bierzemy na pewno, kolego, te armię, o, ciebie na 100% bierzemy, zobaczcie. Wziąłbym jeszcze ich chyba, na przykład rezygnując przy tym z ciebie, bo jesteś totalnie nieopłacalny, no i jeszcze na przykład z tego gościa. Dobra, więc bierzemy taką armię, to jest 1300 siły, no i ruszamy z czymś takim, myślę, że no na ten zamek, może na ten zamek właśnie, co wy na to? Chciałbym ten zamek zdobyć, żeby on należał do mnie, to będzie mój prywatny nojański zamek, a więc panowie... Już tutaj myślę, że zaczynam oblężenie, żeby nie było lipy. Besiege the castle. I już nasza armia jest duża, a wciąż czekamy, zobaczcie, na kolejnych 4 dowódców, którzy mają duże armię. I to nawet bardzo dużo mają te armię. To co, na pewno chciałbym tutaj zrobić jakieś potężne, w ogóle czekaj, do mnie dojdą bezpiecznie, czekajcie. Bo zaraz mogą do mnie nie dojść i mnie tu napadną. O to wcale mi tutaj nie chodzi, więc gdzie wy kurde jesteście? Gademy są za daleko od nas. Mogę jakoś to szczegółowo zobaczyć? Czekajcie, to było chyba na zakładka Kingdom Armies. Gdzie wy cholera jesteście? Dobra, nieistotne. Na pewno. Chcę mieć, uwaga. Robimy tak zwaną taktykę pod trebusze, czyli trebusz, no i wyrwy muszą być, bo to chcemy zdobyć na pewno w miarę bezstratnie. Tylko gdzie są te armie, bo zaraz tu mnie Tuńczycy dojadą i będzie... Do mnie chodź, kolego, będzie bardzo niekolorowo. Oho! Oho, dobra, jest już lepiej, jeszcze czekamy na 2 dowódców, będzie spoko. No i zobaczcie, teraz robię taki fajny protip, już wam mówię, o co kaman. Mianowicie teraz chowamy go i gdy dopiero wszystkie będą już wybudowane, wtedy... Ojojojojoj, wtedy możemy je postawić, no i będzie zabawa. Dobra, oni chyba, nie wiem, czy nie rezygnują przypadkiem. Ewentualnie nas napadną, będzie duża bitwa, to będzie duża i bardzo ciężka bitwa. Ale raczej damy radę, bo spójność armii powinna nam to zapewnić. No i zobaczcie, komputer wycofał, fajnie. Ciebie chowamy i gdy ten powstanie, no to sobie coś fajnego trzaśniemy. Wszystkie 3-4 trybusze naraz. Dobra. Teraz na pewno save poproszę przed tym wydarzeniem jakże wielkim. I zaczynamy takie faktyczny ostrzał tego zamku, zaczynamy. On będzie mój, koniecznie chcę, żeby był mój, ale nie będę go zagarniał, wiecie, z tej możliwości, którą mod oferuje, bo mod oferuje, że z osadek, którą sam zdobyłem, mogę wziąć dla siebie. Czego nie chcę, to mi troszkę zbytnio ułatwi rozgrywkę, więc jeśli mnie wybiorą, to mi wybiorą, jeśli nie, no to będę smutny, ale raczej mnie wybiorą, powinni. No i będziemy mieli własny zamek na Pomorzu, co też będzie naprawdę znakomite. Dobra, w ogóle moja armia widzę, że obrywa od, zobaczcie, oblężenia, ale no już mamy, uwaga, 2 wyrwy. Dobra, katapulta padła, a więc co? Zróbmy sobie zapis, żeby nie było. Nadpiszmy tego save'a 16. I czas poprowadzić moich potężnych żołnierzy. Oj, tak. Widzę, że wbiłem, zobaczcie, troszkę punktów w byciu inżynierem. Też tutaj wbiłem punkty, fajnie. Więcej renomy z bitew. O, to jest dobre, chociaż renomy nie potrzebuje influenza, więc dla mnie raczej mocno useless to jest. To natomiast też jest ciekawe, bo nie panikują. Kurde.
Dobra, myślę, że ta opcja jest chyba lepsza. My tutaj mamy, to też jest ciekawa sprawa, więc mogę wszystko odrzucać i będzie dużo bardzo kasy. A tutaj coś takiego, nie, ja wolę to, tamto raczej jest useless i w tym miejscu dużo wpadło poziomów, bardzo dużo. Trzeba będzie sobie troszkę punktów zainwestować, bo niestety jak widać, to bierzemy, bo to nam zboostuje tam trybusze i tak dalej. Nie ma towarzyszy, którzy mogliby być naszymi inżynierami, więc to ja będę za wszystko odpowiadał. Chyba że naszą żonkę mianujemy na przykład na bycie zwiadowczynią albo właśnie inżynierką, bo ona może być ogarnięta w tym temacie. Ona może być nawet bardzo ogarnięta, prawda? Jakby nie było, jest doświadczona, no to co? Ja tego konia odsyłam, kolego, jedź sobie stąd, włócznie wywalam w cholerę, idziemy z mieczem. No i lecimy! Dużo wyrw jest, ładna armia. Wyryci goście z gizermami, mają takie kurde... Tasaki, no nie są to gizermerzy zdecydowanie, ale są fajni na pewno, bo w zwarciu dobrze sobie poradzą. Tacy elitarni do przebijania wszystkiego, ziomki. No i tu zobaczcie, lepiej widać te prześwitujące sztandary, bo faktycznie widzę, który oddział jest... Widzę, która jednostka jest moim ziomeczkiem, a kto jest wrogiem, a wcale to nie przeszkadza, bo tak naprawdę no nie widać tego tak na pierwszy rzut oka, trzeba się przyjrzeć. No i patrzcie, jak idą. Trochę brakuje sztandarów. Za mały jest krążek, bo by to bardzo klimatyczne. Jedynie są takie te materiały z tych, zobaczcie, broni zrzewcowych, zwisające. Dobra, sobie tak kliknę czat, żeby mi postać sama szła. Ja się w międzyczasie podrapię po skroni. No i nasi ludzie, widzę, że tam, zobaczcie, już kasują ponentu, więc chyba w tej drugiej wyrwie się przebiliśmy. Prawdopodobnie tak. Dobra, tu już się też przebijamy. I tutaj ja idę na pewno z przodu. Oho, oj panowie, wy tu jednostek nie zostawiliście, no bardzo niemądre. Trebuszek walnął. Dobra, w ogóle sobie zrobię taki myk, żeby ta tarcza była o tak, dzięki czemu ona mnie lepiej chroni, podczas gdy atakuje osady, bo no, jest spora szansa, że w ramię akurat bym dostał. A tak będzie bezpiecznie, więc no, panowie, troszkę za późno, co? To jest zdecydowanie za późno, wiecie. Zdecydowanie, żeście się spóźnili, drodzy państwo. O, a jak jest ta tarcza na ramieniu, to jest ten. Atakuje na E, zamiast starczy, to z miecza. No, patrzcie, jak tu walnął trebusz. Dobrze, że nie w nas walnął, ale mógł w nas walnąć. I mógł nas zrąbać. Na szczęście się to nie wydarzyło. Kroimy pięknie, przebijamy się. Oj, no nie mają szans. No to jest najlepsza strategia na oblężenie chyba. Że robicie te wyrwy trebuszami. Wtedy po prostu jak macie, no, przewagę jakościową czy liczebną, to no w ogóle nie ma szans, bo na luzie. Kiedy forsujecie osadę drabinami, i do tego jeszcze wjeżdżamy oblężniczymi, jest troszkę ciężej. O, mogę ciebie stąd rzucić, kolego? Na przykład kopniakiem. Czekajcie, by spadł, dobra, spadł, o to chodziło. Ała, też obrywam. I moja tarcza została, a nie, myślę, że zniszczona. O, obrywa, bo fajnie. To jest to bardzo wtedy ciężkie, bo no straty się ponosi duże, jak te mury się chce zdobywać, a kiedy przez wyrwę się wchodzi, to lepiej. Ale w sumie możemy sobie jakieś kolejne oblężenie na duże miasto zdobyć klasycznie, że będzie taran, będą wieże oblężnicze, będą katapulty, żeby nie było takich zbędnych ułatwień, typu zraszowanie przez wyrwa. Normalnie musimy mury zdobyć, brało musi paść. Chyba to jest oponent, czy nie? Bo w sumie wiecie co, jednak te sztandary są troszkę za mało widoczne, nie łapię kto jest kto do końca. Weźmy to zwiększ na... O, właśnie na tyle. O, no i teraz jest znacznie lepiej. Więcej widzę. Ten mój mieczek jest fajny, bo powiem. Ładnie sieka tych dziadów. Ale bym sobie jakąś buławę ogarnął. Buława myślę, że będzie lepsza. Bo nie będę musiał ich tam dźgać. Wystarczy, że będę w łeb naparzał. A więc buławę na pewno musimy zaraz zakupić. Dobra, dostał. Ale fragów, kurde, robię, zobaczcie. Oho, tam już chyba moje wsparcie z tej strony nadciąga. Albo się część po prostu przebija. No nie, nadciągnęło wsparcie. Bo no nie, nasi ludzie obeszli. Oho, i teraz zacznie się rzeźnia. Ja pizgam. O, ładnie ludziska, trafiłem gościa. Bardzo ładnie. No to teraz oficjalnie jest totalna deklasacja. Kolego, spadasz? Dostał kopniaka. No i na dwobaty są masakrowani. Ała, obrywałem troszkę mocno. Dobra, ale jak tą obrażenie przeżyje, będzie fajnie, bo jeszcze pewnie będzie atak na tą warownię pseudo. A to jest mój ziomal. A nie, to chyba nie był ziomal. Dobra, no to co, tutaj już wygraliśmy. Gdzieś zostało 100 kolejnych żołnierzy, ale już ich tu nie widać. Ładnie się rozlaliśmy. Tam jeszcze na murach są. Aż mi ciekawi taka cała armia rycerzy. Na przykład konnych, bo ci konni jak zejdą z koni, to wtedy fajnie wyglądają. Oj, to byłoby super. A tam już nawet nie wbijam, bo nie ma sensu. Jest tu za dużo naszych wojaków. No, ptaszek świerkał. Słyszeliście? Oho, tutaj ktoś strzela z góry do nas. No i trebusz jak walnął. Nice, chyba ładnie. Tutaj widzę, że się przybijają. I tu jest jeszcze na murze jakiś tam pan łucznik. Dobra, oho, kolego, a to jest mój.
Mój, tak, to jest mój. Idziemy znowu tędy, do góry, tych strzelców musimy kasować. Dobra, skasowany i jest jeszcze jakiś jeden, o, nawet jest, zobaczcie, dwóch ziomeczków. No to idę i przebiję mu serce, twoje serce jest moje, kolego. Da! Dawaj! I głowa, oho, rączka poszła chyba, tak, dismemberen było. Pięknie, tutaj też ich klepiemy, cały czas słychać, zobaczcie, te odgłosy trybuszek uderzają w mury. Fajnie. No i Duńczycy padną. Tak myślę właśnie, czy nie chcieć własnego państwa otworzyć, kurde. Czy lepiej być wasalem cesarstwa? Co o tym myślicie? Piszcie w komentarzu, czy chcielibyście, żebym faktycznie stworzył coś własnego, czy jednak pozostał wciąż wasalem? O, to są... Aha, te strzały, dobra. Spoko. No to już poczekam, dalej już się nie pcham. A tam są, zobaczcie, daleko. O kurde. No, o, pyk. Pięknie. A czemu tu nie wchodzą na nich? Przydałoby się. No to jak oni nie wchodzą, to ja tam wejdę. Tylko muszę uważać, żeby mnie ci goście stąd nie ustrzelili. Okej, okay. A dobra, już nasi weszli, fajnie. Tutaj jest... Coś nas blokuje, nie wiem co. O, balk wyrwał, co to widzieliście? Jak mu łeb przeszyło. Panowie, co wy tu robicie? Na dół, idźcie tamtędy. No właśnie, coś kurde róbcie, bo jak na razie to jest jakaś jedna wielka. Dosłownie komuna Mediolanu. Mogę iść tak? Dobra. Panowie. Sorry, panowie, sorry. No zjeżdżać stąd, dziady. A wszyscy atakują jeszcze raz. No właśnie, lekko się chyba przepchali. Ruszyli minimalnie. No i nie wiem, co wtedy nie idą. Dobra, wszyscy panowie za mną. Cała ekipa za mną, za Janem, potężnym. Idą? Idą. Dobrze, ale jedę pierwszy. Nikt ma mnie nie wyprzedzić. Ja jestem tym pierwszym i tym ostatnim, który zetnie głowę naszym wrogom. O, tu jest jeszcze dużo ziomeczków, patrzcie na to. Dobra. No, dostał. Dobra, dostał. A temu głowę zetnę? A, myślałem, za mało damage'a weszło niestety, żeby głowę ściąć. No, panowie, bijemy go. Dobrze, pięknie, face hit. Zostaw głowę. Cyk, o! To było też piękne. No i mamy to. Jeszcze jest 10, raczej się chyba nie zbagowali. Tak, ich tam kasują. No to tak się prezentuje nasz nowy zameczek, zobaczcie. Taki mało pomorski wizualnie, taki bardziej bizantyński, ale to taki naprawdę skromny szczegół. Co to za dźwięki? Coś tu idzie do mnie? Nie myślę, że do mnie idą ci żołnierze, a to kolejne nasze fale wchodzą przez wyrwę. W mojej armii zginęło 9, łącznie naszych zginęło 150. Spoko, wynik dobry. Pytanie, jak tam to głosowanie faktycznie będzie wyglądało i czy nam się uda zdobyć ten zamek, bo w sytuacji, kiedy byśmy chcieli własne państwo tworzyć, to ten zamek mógł być naszą stolicą. Pomorski zamek. Nowe księstwo tworzyło w takim razie, jakiś zakon może, zakon nojański. W ogóle tu zobacz, jak dalej naparzają. Oho, tam jest bitka. Dawaj z tymi widłami, chłopie. Oj, przerżnął. No w ogóle ten zobacz, jak jest zlagowany, widzicie? W takiej pozycji, jakby naciągał strzałę, jak łuk naciągał. No, cięciwie naciągał. No, jakby trzymał strzałę i właśnie na cięciwie miał ją. Panowie, szybciej, bo zaraz skoczę z tych murów. No właśnie, wygraliśmy. No i pięknie, wszyscy wybici. Troszkę influenza, 18% dropu jest moje. Bierzemy jeńców, bierzemy to. Wszystkich awansujemy koniecznie. Cyk, cyk, cyk. Może teraz troszkę na włóczników, co wy na to? No i itemy, tak, dalej chcę mieć. Dalej chcę zdecydowanie te itemy zdobyć dla siebie. No i elekcja się rozpoczęła. I teraz tak, uwaga. Co przeczytać? Jest bardzo ważne. Show Mercy, tak, ja jestem Show Mercy. No i uwaga, nie chcę tego w ten sposób, bo to będzie troszkę za łatwe. Obym był brany pod uwagę, mam nadzieję, że będę brany. Zobaczymy, już mam 118 punktów w czarmie. Jak tego czarmu wbiję ze 150 albo więcej, no to byłoby o tyle spoko, wiecie, bo byśmy naprawdę z łatwością byli w stanie inne klany do siebie nakłaniać. No i tak, to jest Banner Knight, a więc taki najlepszy z najlepszych. Imperial Sharpshooter, elitarny kusznik, fajnie. Teraz, dobra, to są ci, więc ich już tutaj oddaję. Caravan Guardów, tak, tych ziomali nie chcemy. Do widzenia. No i co, ty masz być, szefie, myślę, że na samej górze, bo jesteś najlepszy. Ty, kolego, masz być gdzieś tutaj, bo też jesteś bardzo dobry. Okej, okay. Następnie mój kusznik najlepszy w to miejsce. Łucznik, to jest milicja, to też, kolego, do widzenia. Żegnam się z państwem. Lancer Knight, no też fajny, ale jednak ten, wiecie, Banner Knight jest ładniejszy. No i Knight zwykły. A czym się różni Knight zwykły od Lancer Knighta? Aha, nie, to jest Landed Knight, to jest jeszcze coś innego. A, Lancer Knight to jest ten, dobra, rozumiem, spoko, niestety, to więc jest dobre ułożenie. Włóczniku, kolego włóczniku, masz być na pewno o tak, tutaj na górze. Reszta jest ułożona,
O, teraz równiutko. No i fajnie. Super. Czekamy w takim razie, zaraz będzie głosowanie. Oby mi się udało je zdobyć. No i co? No i kurczę, armia zaraz się rozsypie. No bym poczekał, aż się zregenerują. Może jeszcze byśmy jakąś bitwę stoczyli sobie fajną. Czy coś? No, w ogóle, dobra, no i jest, tak, chcę być brany pod uwagę. I uwaga, głosowanie jest na mnie, dobrze, będzie mój zamek, pięknie. Na to wpływa, influencer nie wydaje, bo nie ma sensu, ale mamy własny, zobaczcie, zameczek, cudownie. Wolałbym mieć miasto, bo jednak miasto to jest miasto, ale zamek też jest dobrze. No i zobaczcie, Richard z Kornwali, król Rzymian z cesarstwa, dał mi Stargarder Castle, zamek w Stargardzie, coś takiego? W ogóle ładny standard to mamy bardzo. No i super, no i on należy oficjalnie do mnie. No i mam w ogóle swój standard, to jest też ciekawe. A więc tak, chciałbym manage castle. Chciałbym troszkę tej kasy wrzucić na 100%. No i tutaj niech się te rzeczy budują, spoko. Przy okazji ta moja żonka, czy ona chciałaby jakiś fajny urząd piastować? Bo zgaduję, że byłaby dobra w... A nie, ona jest, widzę, że troszkę useless. To też jest useless. Ojojoj. Ojojoj, czemu tak, taka słaba jest? Nie mam pojęcia, ale jest słaba. No na to chwilę tutaj poczekajmy. No ten zamek musimy na pewno zabezpieczyć. Musi być nasz, musi być bezpieczny. Nie oddam go nikomu. Nawet chciałbym, wiecie co, w garnizonie wejść i te oddziały... Myślę, że... Kurde, może elitarne odłożyć, co wy na to? Chcielibyśmy odłożyć elitarne oddziały na chwilę przynajmniej. Może tych krzyżowców odłożymy, o właśnie tego dzieła sobie odłożymy. Troszkę lepszych kuszników. A te takie najmniej doświadczone zostawimy sobie. Dobra? Dobra. To jest najlepszy gościu z gizarmą. To jest najlepszy włócznik, więc też go odkładamy. Potem ich zabiorę, jak będzie ku temu dobra możliwość. No i troszkę żołnierzy zostało. No to lecimy sobie stąd dalej. Tu widzę, że ktoś mi wioskę plądruje. Co za menda. Panie Jakubie, masz pan... przerąbane, i to bardzo masz przerąbane, w nocy się dojedziemy. Ale liczę, że za chwilę ktoś inny stworzy armię, bo ja chcę dowodzić formacją. I żeby to była taka, wiecie, bitwa za dnia, na najlepiej otwartym polu, gdzie jest mało drzew, to będzie najlepsza bitwa. No, na takie bitwy bardzo czekam. Wiecie co? Ja wam powiem tak. No mercy. Szarża, panowie! Pokażcie im ilość! Koniec jakiejś strategii, po prostu na masę, na chama. Kasujemy dziadów, kasujemy. Patrz, jak ich to nadciąga dużo. Nowy hrabia, hrabia Pomorza. No Janus Wielki, no Janus Wielki Pomorski. To ja, to ja. No, no i tak. Możemy troszkę sobie tą naszą fajną bronią dziabnąć może kilku konnych sobie. Albo kalewamy tych konnych, idziemy się bić z nimi normalnie. Z kawalerią lecimy. Oj, oj, to jest cholernie ryzykowne. Co tu robię, ale spokojnie mogę, zobaczyć trafić tego pajaca. No nie trafiłem, ale mogę trafić, zobaczcie, tego dziada znowu. Jest jedna próba. No mało damage dostał. Ten już dostał więcej damage'a. O, jakby dostał, bo pięknie. No to co? W ten sposób chyba w nich się wbijamy. Już wsparcie mamy tak naprawdę. A więc cyk, zobaczcie. Dobra, uciekamy, bo troszkę brwałem. Troszkę bardzo brwałem. Strasznie jestem papierowy. No przydałby się taki lepszy pancerz. Nie wiem, czy jednak chociażby tego hełmu nie kupię lepszego. Tego, co też jest w stylu w klimacie średniowiecza. Bo naprawdę jestem papierowy. Dosłownie padam w chwilę, abym chciał troszkę więcej żyć, żeby w tych bitwach tak od razu się nie wykrzaczać. A też nie chcę zmniejszać poziomu trudności. Dobra. Chyba żebyśmy zmniejszyli poziom otrzymywanych obrażeń, po to, żeby mieć pancerz, który lepiej wygląda. Ale nie, w sumie ten hełm jeden był taki, co wygląda fajnie. O, patrzcie, główka poszła. Dobrze, panowie, dobrze. Dominujmy tych dziadów. O, rączka poszła. Wspaniała rączka czy nóżka? Nie, tu chyba nic nie poszło. Chociaż kurde, dziwne to było. No, może jeszcze był komunikat odnośnie tego strasznego gościa. Wspaniale, dostał. Dobra, dostał. Dawaj, głowę ścinamy i... Ach, niestety. Niestety, under shoulder, pod tym barkiem oberwał kolega. Pod ramieniem. No, trzech zostało. Fajnie, fajnie. Siedmiu zginęło, niedużo. Z czego nikt elitarny, bo i tak elitarnych odłożyliśmy, a więc bardzo dobrze. Bardzo wspaniale. Oho, i tu widzę jeszcze jednego konnego. No to może na niego zapolujemy już... W ogóle zobaczcie, ta zbroja brandenburska, ona jest taka ładna. Zapolujemy z włócznią. No, stracił konika kolega i teraz, no sorry, ale masz, chłopie, przerąbane totalnie. Masz tak przerąbane, że gorzej się nie da mieć przerąbane. Pięknie, Jakob Erlandsson został pokonany chyba, czyli jeden z ich dowódców. No i bitwę wygraliśmy, relacje poprawione, zobaczcie, cudownie wioska wybroniona, co jest bardzo ważne. Bierzemy ziomeczków, bierzemy tych ziomeczków i wszystkich sobie tam odłożę do miasta. Oj, czy ja właśnie zrobiłem tego gorszego?
Nie, chyba to był ten lepszy. Czekajcie, który jest ten... Squire to jest ten lepszy, czy nie? Squire jest na Graman Knight. Oj, zrobiłem gorszego. A mogę anulować? Mogę, dobra, fajnie, że mogę. Bo mnie interesował ten. A nie, bo to też jest Squire, tylko że Lancier Squire. Dobra, no to chyba dobrze zrobiłem. Mniejsza. Okej, okay, jeńców bierzemy, tych bierzemy, wszystkich ich tutaj odkładamy do zameczku. Rzeczy... co robimy z rzeczami? O, buty, zobaczcie. No, takie nawet fajne buty. A kurde, chciałem sobie teraz je po... takie są jeszcze buty. Ale takie buty niestety do moich za bardzo nie pasują, więc no po prostu na razie zdobądźmy wszystkie itemy. Dobra, no i możemy zapakować się do zamku. Pięknie, przy okazji tutaj, czy są jakieś oddziały? Mamy ciebie, kolego, dobrze. Dobrze, no już na tą armię Influenza więcej... O, Anglia jest pokonana, więcej marnować nie chcę, więc poczekam, aż się armia sama rozpadnie. No i tyle, ale jeszcze chwilę poczekajmy, bo dzięki temu awansuję bardzo mocno w leadershipie. Dobra, teraz tak, ktoś awansował, ale to spoko, bo oni teraz będą ciągle awansowali. I mam, zobaczcie, w medycynie punkcik, dobra. To jest, zobaczcie, chociaż wolałbym, kiedy się ruszam, raczej ja się częściej ruszam, więc to jest fajne, bo szybciej się leczą i chyba ja też się leczę. Nie wiem, czy to było personalne, czy do armii, nie do końca to czytałem, ale dobra, milicja, ciebie kolego odkładamy, ciebie bierzemy na pewno, a też ciebie odłóżmy, bo to jest też elitarny, a ci to nie są jeszcze elitarni, dobra. No i troszkę już jednostek w garnizonie mamy, do lochu bierzemy wszystkich jeńców, musimy ich tam rzucić, o, ma zobaczcie, dwóch jeńców, pięknie, więc o, cię mogę w ogóle, zobaczcie... Nająć tych niektórych, bo są fajnie. Do ciebie, do tego, ciebie tutaj. Danish Drutman. Ja pizgam, jaki kurde wiking porąbany. Was tu, was tu, was tu. No i tych dwóch sobie będę chciał dla siebie zrekrutować za chwilę. Dobra. W takim razie moja armia się rozpada, zobaczcie, w mgnieniu oka. I mamy Duke Poland. O kurde, mamy wojnę z Polakami. Oj, ziarno powstało tam. No to kurde, wiecie co? Teraz się zastanawiam, co robić. Czy bronić moich ziem? Czy ruszać na wojnę z Polską? Co myślicie? Oj. To jest groźnie. Pawlik, co jest? A może go dwa... O! Stop there? Who are you? A kolego, wiesz co? Nic. Ja się z panem bić nie chcę, bo to jest zbyt ryzykowne. Czekam, aż się moja armia zregeneruje, więc idziemy po więcej żołnierzy. Oj, to byłoby ciężkie, w ogóle dużo straciłem, naprawdę dużo straciłem żołnierzy. Musimy naszą armię uzupełnić, zdecydowanie. No to obskoczmy wszystkie wioski. Aha. Przy okazji opcja na rozejm z Duńczykami jest możliwa. No musielibyśmy płacić, w ogóle jakie to już są, zobaczcie, duże sumy. No, ale Duńczycy bardzo słabli. Polacy też są silni, w ogóle jakiś sojusz bym podpisał z kimś. Kurde, co byście powiedzieli na przykład na sojusz z Mongołami przeciwko Polsce? O właśnie, mógłbym. No i też mają wojnę z Polakami. No to nam pomagają nawet, kurde. Ale chyba nie, bo za dużo kasy wydam. A nie wiem, czy to będzie jako głosowanie. Wydaje mi się, że chyba to nie będzie jako głosowanie. Nie jestem pewny, chociaż może. No influencer nie stracę, więc raczej nie będzie jako głosowanie. No i nie ma jednostek. Wszystkie, zobaczcie, oddziały zostały wykupione. Bo no, trwa wojna. No i uwaga, wioska jest atakowana. Spoko, wioska niech będzie atakowana. Ważne, żeby nie napadli... O, karawana Duńczyków. Naszego zamku. Okej, okay. Zamek jest najważniejszy. Władysław Wrocławski. O, kolego serdeczny. Bądź tak, masz przerąbane, chłopie. Masz bardzo przerąbane i masz przewagę, nie masz lepszą armię kościowo. Ciekawe. Dobra, chyba żebyś chciał do mnie kolego dołączyć. Co na to? Uwaga, jesteś zadowolony. Dobra, to się w takim razie pizgamy. Nie, tutaj mam przewagę. Sejwiacz Władysław Wrocławski. Kurde, z piastów wrocławskich. No to co, atakujemy, no i trzeba tu się już dobrze przygotować. No elitę zostawiłem w zamku, ale no, myślę, że elita chyba nie będzie wymagana. No, come on. Dobra, konnicy mamy tak. Ile oddziałów łącznie? 13. Wróg ma jazdy tyle. No to bym chciał na pewno na razie łuczników moich ustawić gdzieś, no gdzieś od tutaj. W takiej bardzo rozciągniętej formacji piechota. Wszyscy w Shidwallu mają być gdzieś ustawieni w dwuszeregu, a konnicę się podzieli i jedę z konnicą pomóc na lewej flance. Czuję, że po lewej flance będzie dobrze. Dobra. W ogóle ma dużo piechota, ale mało ma strzelców, więc musimy wykorzystać nasz potencjał dystansowy. O kurde. No te w ogóle ładnie wygląda, widzicie go. Dobra, dostał i ma buławę. I bym chciał... I powiem tak, jak ta buława z niej odropnie, to obowiązkowo musimy ją wziąć dla siebie, bo ona się w bitwach przyda bardzo. No. To jest niemiecki rycerz, tak ładnie wygląda. O kurde, naprawdę bardzo ładnie wygląda. Dobra, no i zobaczcie, armia polska tutaj się bije. Pięknie, ja muszę troszkę się pomóc, bo boję się, że nasi ludzie mogą mieć dużą lipę. No nie dosyć za bardzo.
Okej, pirata ich atakuje. Ja zejdę z konia, idę im pomóc w zwarciu. Będzie chyba lepiej. No, ale fajnie, że tak się nie raszują, tylko jednak stoją dalej, wykorzystują zasięg swojej broni. To jest spoko całkiem. No, ale ja muszę na pewno brać czynny udział w tej bitwie, bo inaczej możemy tą bitwę... O, szarża rycerzy, zobaczcie. Możemy przegrać, ale Polacy ładni są. Fajne mam jednostki. Fajne, bardzo fajne. Okej, okay, oberwał. Dobra, to jest... Patrzcie, bo też mam Niemca u siebie. Kolejny Niemiec. Ale barwy wiadomo najlepsze, bo czerwone. No, barwy kurde super mają. A to jest... No też gościu grozi, ale oberwał ładnie. Czuję, że za sekundę wyrwę ludziska coacha w plery. Od lansiera jakiegoś. No, dostał, dobrze. Bardzo dobrze, oho. Dobra, nie trafił na szczęście. Cyk. No, drodzy państwo, i praktycznie to mamy. Haha, idioci się nie odwrócą. Kurde, to jest mój ziomek, o mój. Dobra, dostał. No i praktycznie wygraliśmy straty potężne. 203 zginęło u mnie. Ja pizgam, więc wszyscy panowie atakujecie. Oho, dobra, biorę włócznie. No, zostało jeszcze troszkę konnych. Niestety, więc trzeba się na nich przygotować i już wyciągam włócznie, by ich skontrolować. Więc nawet bez tarczy będzie lepiej chyba. O, mogę dać X, zobaczcie. O, to jest dobre. Więc, panowie, nie wiem, czy wasza broń jest dłuższa, ale no spróbuję. Może akurat wyjdzie i... Nie wyszło. No, nikt tam nie jedzie, zobaczcie. O, kolega, ty. A, też się boi, zobaczcie. No, komputer się cyka. Cyka się bardzo. Fajna jest ta tarcza, zobaczcie. Nie muszę jej mieć w ręku, a jest tak na tym ramieniu. To jest bardzo fajne. Dobra, no, łapcie ich, panowie. Łapcie ich, bo uciekają ciągle. Mądrze robią. Oho, to jeszcze są strzelcy wroga, zobaczcie. Ale sobie teraz ich dobijemy. To są kusznice w ogóle i na nas jedzie jakiś rycerz. Jedziesz tam, kolego? Dawaj, 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 pajacu. Dawaj, dawaj, dawaj. Ah, dodżnął. A ty? On dodżnie? No, mało dostał damage'a, ale spoko, bo radzimy sobie. No, bitwa wygrana, jednak obkupiona gigantycznymi stratami. Aj, kurde, nie weszło, staranował mnie wierzchowcem. No, te konie jednak mają, słuchajcie, powera. Naprawdę mają dużo powera. No, 7 to już tyle, co nic. Panowie, panowie, oho, ten, zobaczcie, ma długą bardzo kopię. Mega długą. A to jest moja żona, przypadkiem? Tak, to moja żonka! Aaa! Fajnie. No i chyba komputer uciekał, bo jest taka muzyczka już zwycięska. Oho, dobra, to jest mój ziomal, widzę, że się tak leciutko ten sztandar pojawia, prześwituje. No i leci oponent na mnie. Dobra, chodź, pajacu. Pięknie, zobaczcie. Pięknie, jest to powalony. I go teraz... Szkoda, bo leciał idealnie na to, żeby się na mnie nadział. No niestety. Tak fajnie wyszło. Oho, coach. No i coach, słuchajcie, Władysław dwóch zrąbał. Czajcie, jedną szarżą. Zabił. On nie zrąbał, on zabił. No, ma podnoszą broń. Szkoda, że się ta broń, że ta kopia się nie łamie. Dobra, może tak, Jota. Podobnie za mną wszyscy. Mamy zrobić krąg tutaj, żeby było bezpiecznie. Każdy ma się bronić. Formacja anti-caf. Dobra, jedzie gościu. No, kuźwa mać. My też nie możemy przegrać ludziska. No, muzyka jest taka, że no, to jest raczej niemożliwe. Ale myślę, że jest jakaś na to szansa. A konnych mam jeszcze 9, więc raczej wygramy to, bo są koni, którzy wygrają. Dobra, no to co? Patrzcie, ci już niektórzy przygotowali się dobrze. Oho! Tam się do szarży szykują. Albo nie wiem, co robią? Nie mam pojęcia. Oho, dobra, lecą, 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 lecą. I wciąż za mnie idą w tej formacji, to jest fajne. Dobra, no i król jedzie. Ja pizgam. Będzie coach? Dobra. YOLO. A panowie, zabić go, dobra, żyje. Jedynie został ranny na ziomal, ale żyje najważniejsze. To jest król, znaczy król. Książę, nie król. Króla tu nie ma, ale nasi ludzie już go, zobaczcie, polują na niego, fajnie. Oho, jedzie kolejny ziomal. Dawaj na mnie, chłopie, dawaj na mnie, dawaj, 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 dawaj. I... Dobrze, dobrze. No, i kolego serdeczny. A, nie wykorzystali tego, ale ci go pięknie, fenomenalnie dźgnęli. Fenomenalnie, no, istny fenomen. Tak być powinno. To jest super formacja, patrzcie. I mogę się przemieszczać, a oni mnie bronią. Naprawdę super formacja to jest. Dobra, jedzie król. O, ja pizgam. Dawaj to. Dobrze, dobrze. No i jeszcze mój frak. No to za niego sobie się troszkę doświadczenia wpadło. Oj tak. Za lorda chyba jest dużo doświadczenia. Dobra, żyje jeden konny. No już łącznie trzech ich tam gdzieś jest. Tam jest jeden, tu jest jeden. No, tu jest drugi. O, co jest? A ten z głowy wyrwał. Tak. Dobra, bierę twoje konie, kolego. I osobiście ich upoluję, więc wszyscy wy atakujecie, ja się nimi zajmę. Pokażę wam parę wskazówek, jak to się kurde kasuje takich dziadów. Oho. O, zablokował. Ale spadł chyba pod koniec, mi się wydawało. Czego zrzuciłem ludziska? Jego chyba ten zrzuciłem, tak jest.
Dobra. Chcę być na konia, panowie, nie pozwólcie mu. Nie pozwólcie mu. On nie może być na konia, ale jego zrzuciłem z tego wierzchowca. No, tarczą ludziska. Nie był w stanie tego przytankować w całości. Oj, nie był. Zdecydowanie nie był. No, lećmy jeszcze nieco szybciej. No, 100, on ucieka, bo już zobaczcie. A nie, nie ucieka jednak, walczy. Dobra, tarcza chowam jest mi. A nie, tarcza jest w sumie schowana. Dobra, on nie ma konia? Dobrze widzę? Ma konia, o, już nie ma. No to. O, wspaniale. Oj, bitwa wygrana, ale w opowieści żołnierzy potraciłem naprawdę dużo. No to musimy teraz pojeździć po cesarstwie i sobie troszkę odnowić wszystkiego. Ciebie, kolego, puszczam. Bierzemy ciebie, jeńców wszystkich bierzemy. Wszystkich naszych elitarnych ziomali awansuje na kuszników. Na coś takiego troszkę teraz robimy włóczników, bo się przydadzą, bo powiem, na tę konnicę, bo ta konnica jest zabójcza na tym modzie, naprawdę jest turbo zabójcza. No i fajny Western Tauberg. Aha, taki. Kurde. W sumie to jest lepsze, wiecie co? A też fajnie wygląda. No, sobie go zostawmy, ludziska. Tak, chcę sobie go oficjalnie zostawić. Dobra, tego nie chcę, hejmu. Jest bardzo fajny, ale go nie chcę. Dla siebie oczywiście. No to tak, zamek zdobyty, ale raczej się utrzyma, powinien się utrzymać. Oj, nie. Czekaj, jedź, no Jan, jedź. Ja pierdolę. Kolego, czy ty chcesz mnie puścić? Ja ci jestem w stanie zapłacić, albo może to? Nie jesteś, nie, tego nie da rady. To czekajcie, ile chcesz kasy, co? Nie chcesz kasy, no to musimy, ludziska, drodzy. Poświęcić część żołnierzy, niestety. Musimy. Ile? 6. A nie, wyszło 3. Dobra, sorry, muszę. I do wioski, natychmiast. On mnie dalej goni. Ja pierdolę. A co mnie tak spowalnia? Mnie tak bardzo spowalnia obecnie stado. O 4 punkty. On ma punktów ile? Punktów ma 2-4. Więc muszę troszkę sobie pozbyć się koni, inaczej stracę wszystko. Dobra, więc weź mi wywal. No, najtańsze są te muły, nie? Wszystkie muły. Sell. Okej. Okay. Wciąż jest stado. Dobra, te pojedyncze konie sobie sprzedajmy, bo też mi się nie przydadzą. Ciebie, troszkę tych tutaj dziadów. O, już więcej nie mogę. To weź mi wróć z powrotem jednego takiego. O. Dobra. Troszkę zwykłych. A oni też, zobaczcie, mi zapewniają. A nie, dobra, to tego nie chcę oddawać, przepraszam. Chcę oddawać o tych, na Hasawi. A też, kurde, to zobaczcie, robię. To więcej weźmy sobie w takim razie mułów. No i co, 1-8. Wciąż jest, słuchajcie, stado gigantyczne, niestety. Jest ogromne. No musimy pozbyć się wierzchowców. Dobra, odkupię ich, mam dużo kasy, więc żaden problem. Ważne było uciec, to jest naprawdę najważniejsze. Dobra, wróć mi znowu z kilkoma jeszcze mułami. I 3 speeda. Chyba jestem szybszy, tak? Tak jest. Dobra, udało się, ja pier... Co jest, kurwa? On tak przyspieszył nagle. Co to było? No ludzie. Dobra, ile chcesz tej kasy? Naprawdę nie chcesz? Czy ja mogę znowu poświęcić troszkę ludzi? Mogę. Dobra, dawaj to. I do wioski. Okej. Okay. No, oj, kolego. Oj, kolego. No, dziękuję ci bardzo, że się poświęcił dla Nojanusa. Żeś się, chłopie, poświęcił. No to będziemy do zamku najbliższego. No, on mnie odpuści, czy nie? Oj, oj, oj. On mnie dalej goni. Ja pierdolę. No, pojebie mnie zaraz. Kurwa. Dobra. Spierdalaj. Odkupię tej temy. Ja pizgam, no serio, jakiś fiut mnie dorwał. A mogę uciec, fajnie. No i pytanie, co ja potraciłem teraz, no to lecimy na północ szybko. No wszystkie konie zapewne, znajdzie się. No, pewnie ta. Chociaż w sumie nie, konie zostały jeszcze trochę. No to zgraniamy po drodze jednostki. Oj, mój zamek jest oblegany niestety. No daj, wszystkich jak leci, wszystkich. Moją żonę musimy też sobie uratować. Zupełnie Boże, kurde, nam niechcący zginie, bo byłoby bardzo niesympatycznie i muszę kupić sobie więcej żywności. Dobrze, że te elitarne oddziały oddałem, bo byłaby duża lipa. Dobra, dawaj osady. No czasem się tak zdarzy niestety, ludziska, że się przegra. Bywa i tak. Dobra, no tak, wszystko to, co mam tutaj, z tych itemów zdobytych, to wszystko chcę... A, nic nie mam, wszystko mi zabrali. Ja pizgam. No to damy mi te konie, odkupujemy. Żeby mieć taką sumę w miarę równą, no 40 powiedzmy, dobra. No i wyrobujemy tyle, ile się da, naprawdę tyle, ile się da. Musimy chodzić po osadach i wyrobować. Mam masełko, to bierzemy. Dobra, no i żywności już nam raczej nie braknie. Mój zamek jest zagrożony, ale też chyba nasi ludzie atakują. Tutaj atakują ten zamek w Alpach. No może byłoby to fajna bitwa. Można tam się jeszcze, będę chciał udać, żeby wziąć w tej bitwie udział, no bo mój zamek, kurde, jakiego stracę, będzie lipa. No, mogę mieć, w ogóle, mogę zrobić armię, by trochę tutaj, no właśnie, zrobić kontrofensywę, bo pytanie, co to mnie oblega? Dobra, czekajcie, zróbmy tak, mam troszkę tego influensa, wykorzystajmy to. Coś najtańsze, ty kolego, ty, no są dosyć tani, zobaczcie, są relatywnie tani, bierzemy ciebie, na ciebie już mnie nie stać, ciebie też nie, a ciebie też nie za bardzo.
No to jest 400 ludzi. Trochę taka wam powiem, komuna Mediolanu niestety. Trochę bardzo komuna Mediolanu. Ale powiem tak, muszę. Niech będzie, bierzemy was, lecimy szybko na północ. O, już od razu zobaczcie, dołączą. No to może uda się ich przekonić, bo to wcale nie musi być duża armia. Plus zobaczcie, nasi ludzie też to bronią, a nasi to jest 400. O! Emirat Granady pokonany, to może to będzie bitwa polowa. Zobaczymy, kurde, co to się będzie działo ciekawego. O, pokonali ich? Pokonali ich chyba. Tak, obronili zamek. Dobrze rozumiem? Czy przypadkiem teraz uciekają przed nimi? Nie, jest okej, okay, wygrali bitwę. No i zrobisz się. No to my możemy udać się do tej Wenecji, która jest oblegana. Musimy wybronić Wenecję, więc na szybkość lecimy na północ. Tam o, nadciągamy. No i Gilmani, zobaczcie, są naszymi nowymi najemnikami. Znowu ktoś mnie oblega. Kto mnie to oblega? No ja pizgam. Czekajcie, o co tu chodzi? Co to za retard? O, drodzy państwo, no to kolejna bitka nas czeka. Fajnie, fajnie. Jeszcze jedna bitka dnia dzisiejszego. Podczas gdy będziemy się bronić w zameczku. No i atakujemy oczywiście obóz oblegających. Przewaga jest dosyć duża. Sejwiacz. I wiecie co, ja przekażę każdemu. Ja przekażę tym, dam im jednostki, formacje na dowodzenie, a sam będę dowodził, powiedzmy, że łucznikami, co wy na to. No, myślę, że to może być naprawdę fajna opcja. A więc tak, ja chcę dowodzić właśnie łucznikami. To jestem ja. Teraz tak, ty jesteś w czym najlepsza? Wy, uwaga, no to jesteś super pod piechotę, więc ciebie od razu daję pod piechotę. Pod kawalerię niby nie najgorsza byś była, ty tak samo. Dobra, no to co, ja wam wszystkim rozdaję urzędy, jedynie ja steruję łucznikami, więc wy wszyscy panowie za mną. Wszyscy za mną. Strzelcy, nadciągamy. A ten hełm jest ładny, no nie? Bardzo ładny jest ten hełm. W sumie ta zbroja jest też ciekawsza. Ja już ją wcześniej miałem chyba, ale no jest fajna. Jak oni w ogóle mają bronię ci po browi. Fajne. No i to jest ludziska najlepsze możliwe pole bitwy, zobaczcie, najlepsze. Kiedy jest taki teren otwarty. No plan jest taki, by wykorzystać to, że mamy chyba więcej strzelców, bo oni mają ich, no tyle samo. No ich troszkę pobijać. Znaczy jazdy jest więcej, więc wy macie iść w luźnej formacji. Dobrze, dobrze jest. No to panowie za mną natychmiast. Tutaj idzie taka formacja lepszej piechoty, tam z tyłu idą tacy bardziej, zobaczcie, gorsi, bez tarcz, więc z przodu idzie elita niby. No, to jest Italian, albo to jest, zobaczcie, jest symbol chyba, co to jest, czekajcie, co to jest Izabela, Lanfracus, tak, to jest Bawaria, dobrze myślałem, oho. No kurde, kawaleria w nas wparowała, groźnie, no. Panowie, co z naszą konicą? Jakim cudem ich jazda? O, ten jaki ma w ogóle pancerz fajny. To jest płyta, czy dobrze widzę? Tak. Jakim cudem oni się tu kurde przebili? Dobra, strzelcy, macie się ustawić teraz, drodzy państwo, tutaj. No i naparzać. Ja lecę z piechotą. Lecę troszkę pokąsać jego strzelców. Więc zróbmy o tak, żeby była na ramieniu. Ta broń. No i troszkę ich tam dziebnijmy, co wy na to. Dobra, więc jesteś kolegą moim celem. Cyk, nie trafiłem, ja pizgam. Gratuluję mózgu, no ja nie, w plery. O, mój, dobrze, dobrze, chyba też go trafię, więc dostał dwóch gości naraz. Pięknie. No, ale sporo mam strzelców, ale kurde, co z tego? Uuu, 205 do Mage'a wyrwał, ładnie, bo w łeb dostał. Słuchajcie, trafienie w głowę jest tak punktowane. To jest naprawdę piękne, dobra, ten też nie żyje. O, to jest koń, ale, a to jest koń tylko. No i to jest piechota. Dobra, no tak lekko podziurawmy. Coś takiego, No ci strzelcy teraz nas ładnie naparzają, wam powiem. Ale konnica już się nimi zajmuje chyba. Plus, no, w tym ja. Cyk. Nie dostał chyba. Dobra, konnica się rozpędza, więc kawaleria wszyscy. Szarża, szarża, nie czekamy. To jest już dobry moment. Nie ma naprawdę na co czekać. Do przodu. No i sobie tutaj zobaczcie, zmiażdżymy łatwiutko. Bo oni czekali na nie wiem na co. Na rozkaz może? Właśnie pytanie, czy ja jestem w stanie dawać takie rozkazy, powiedzmy, typu, że atakujcie flankę lewą, coś takiego. Jak to może robić komputer, gdy ja jestem w armii? To da się takie coś robić? Wiecie może? Wiecie o co chodzi, że często jak jesteście w armii, to dowódca mówi na przykład, że no Janus, coś tam, skirmisz i tak dalej, jest taki komunikat na górze. Czy ja mogę takie coś robić? Bez takiego bezpośredniego wydawania rozkazów do ataku, czy tam do wycofania się i tak dalej, no nie? To jest ciekawe. No. Gin pajacu, gin pajacu. Dobra, oberwał. No, już jest ich bardzo mało, superancko. No i ludziska drodzy, chyba sobie tą biteweczką zakończymy odcinek, ale i tak sobie nagrywam odcinki dłuższe, tak po 40 minut, więc myślę, że nie będziecie, nie jesteście raczej zawiedzeni, prawda? A więc już wam dziękuję bardzo za oglądanie, zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału, wpadnijcie na Facebooka, na Discordzika oraz Twitch streama. Wszystkie linki znajdują się w opisie, ale ich kurde z tą włóczkiem kroję, naprawdę. Dobra, dałem mieczek, teraz miecza. Ich ciągniemy, co wy na to. O! O kurde! Chciałem jest toporkę dziabnąć, patrzcie, cwaniaczek.
No, dawaj tutaj. Oho, ucieka. To idealnie, żeby ściąć mu głowę. No, nie udało się, ale zabiłem, ale głowy nie ściąłem, ale kill jest. O, tego też nie ściąłem jeszcze. No, i zobaczcie, nasza horda wyłoniła pięknie. Dobra, nie wiem, jak on nie zginął tego. To był naprawdę mocny cios. Oho, i stracił rączkę. Wspaniale. Wspaniale, jeszcze troszkę jest tych konnych. Naprawdę konnica w tym modzie jest mega mocna. I tutaj duży plus, że faktycznie w tym średnim mieczu ta kawaleria ciężka, no daje radę. Naprawdę bardzo mocno daje radę. Ale Engelbrecht mnie blokują. To jest takie denerwujące, no nie? A spodoba się jakaś opcja, że można zrobić, nie wiem, wypatorzenie żołnierzy czy coś za takie zachowania, bo to tak wkurza. To wręcz ludziska wpienia. No, gościu, gościu, czemu jesteś nieśmiertelny? Czemu nie mogę się trafić? Pajacu, chcę, żebyś, no właśnie, padł. Padł martwy. Oho. I jeszcze żyje jeden. No i chyba padł. Świetnie. Dobra, zameczek obroniony. Musimy go bronić. Przydało się tę wojnę z Duńczykami zaraz zakończyć. No i ciebie kolego puszczam. W ogóle czemu masz? Ty masz sztandar. A to jest chyba sztandar jaki? Aha, jakiś duński. Taki troszkę podobny do naszych. No i troszkę jednostek oddamy oczywiście do zamku. Jeńców bierzemy. Teraz tak, was wszystkich robimy na włóczników na pewno. Troszkę na łuczników. A, bo moja armia, no właśnie, stała się taka uboższa o dosyć dużo. No i co? Trzymajcie się ludziska. Na razie. Żegnam was. Hej, hej!